Wojciech Wierzbicki po udanym przejęciu, odzyskaniu pasa tak naprawdę, jak to było mniej więcej, chyba szybkość, precyzja i determinacja, tak? Będą po twojej stronie. No zgadza się, no wiedziałem, że będę na pewno szybszy, bardziej zdeterminowany. Dominik był bardzo pewny siebie przed tą walką. Ja byłem bardziej doświadczony. Wiedziałem, że to jest bardzo dobry zawodnik. No wiadomo, zdobył pas z Łukaszem Pławeckim i zdobył pas też DSF-u, także to z byle czego się nie wzięło. No ale no mówię, ja szykowałem się, wiedziałem, że to jest zawodnik jednostronny. No, on ma mocne nogi, ja mam mocne ręce, jestem bardziej zawodnikiem wszechstronnym, także no, wydaje mi się, że to głównie zaważyło dzisiaj. No i głowa, bo Dominik jednak nie walczył walk pięciorundowych. Z tego co ja kojarzę, no to chyba nie miał żadnej pięciorundowej, bo kończył wszystko przed czasem. No ja walczyłem pięciorundowe i walczyłem sześciorundowe również w boksie, także doświadczenie tutaj i głowa była po mojej stronie. Nawet jak to co powiedziałeś, on bardzo często, jak patrzysz na jego pojedynki po drugiej rundzie, on po prostu nie był sobą. Bardzo często można było to zaobserwować i czy ty byłeś tego świadomy? Tak, wiedzieliśmy, dlatego też spokojnie zacząłem. Tak jak wszyscy tutaj mówią, że pierwszą rundę że przespałem, no ale to nie była przespana runda, bo to było wszystko założenie taktyczne, no, żeby się nie rzucać na Dominika, bo Dominik bardzo dobrze kontruje prawą nogą, także czekaliśmy na niego, no on szedł do przodu, no i okazało się, że jednak dzisiaj moje nogi były mocniejsze. Powiedz te kręcenie tempa, bo było widać, że z rundy na rundę coraz mocniej podkręcasz tempo, no i w trzeciej rundzie to zaczęło przynosić efekty. Ty czułeś, że to jest właściwa taktyka, żeby po prostu podkręcić tempo i żeby mu odebrać trochę tlenu? To znaczy widziałem po Dominiku, że słabnie, że kondycyjnie podupada i ja wiedziałem, że mogę sobie pozwolić na to, bo się szybko regenerowałem w narożniku i wiedziałem, że mogę sobie pozwolić na podkręcenie tempa, no i zdało to egzamin. Były takie kluczowe momenty w tej walce, ty kopałeś na zakroczną nogę i to przynosiło efekt, on kopał z kolei na wykroczną twoją nogę. Jak czułeś, jak blisko jest tego, żeby cię przeciął albo ty, że jego przetniesz? Znaczy, no jest, tak jak mówiłem wcześniej, my wiedzieliśmy, że Dominika główną bronią to jest prawa noga, także cały okres przygotowawczy z trenerem Krzyśkiem Szyrmą trenowaliśmy właśnie pod tą jego prawą nogę, tak? I wiedzieliśmy też, że ja kopię bardzo mocno właśnie na tylną nogę, no i to zdało dzisiaj egzamin. Te umiejętności bokserskie, które nabyłeś z bratem, no co prawda bratu nie poszło ostatnio, byłeś w jego narożniku, ale widać było, że dzisiaj jesteś mocniej zmotywowany chyba niż brat. Co ci powiedział w ogóle brat po zwycięstwie? Oj, tutaj ciężko mi mówić, bo nie chcę rozmawiać o porażce brata, bo to też mnie, że tak powiem, serducho bardzo zabolało, bo to było zarówno jego pierwsza porażka, jak moja w jego narożniku, także ja też to bardzo przeżyłem. No co, no dzisiaj ja byłem szczęśliwy, że ja wygrałem i mój brat był tak samo szczęśliwy, że ja wygrałem, no ale do jego walki no nie chciałbym wracać, bo uznaję, że to był po prostu wypadek przy pracy. Powiedz, no wzloty i upadki w organizacji FEN, tak bym powiedział, może nie upadki, ale po ciężkich walkach przegrywałeś, pamiętamy ten dwumecz z Biszczakiem, pamiętamy z Pławeckim, też ta walka, jak ty w ogóle się czujesz w tej chwili, jak myślisz, z kim będziesz w ogóle bronił ten pas, może rewanż, w ogóle masz coś w tej chwili w perspektywie? Nie, na razie chciałbym się po prostu nacieszyć pasem, tak jak w każdym wywiadzie wspominam, że walki z Biszczakiem nie uznaję za przegraną i to praktycznie większość Polskiego Związku Kickboxingu to mi mówi, że nie przegrałem tej walki, tak? Z Łukaszem Pławeckim ok, ale no to jest, no to mówię, to są najlepsi zawodnicy wówczas byli, może dalej są w Europie, także ja się mierzę z samą czołówką i z takimi zawodnikami tylko chciałbym się mierzyć. Nie chcę jakichś robić freak fightów, chcę po prostu w moim wieku to jak się bić, to tylko z najlepszymi. Dużo mówiłeś o tej właśnie przesadnej pewności siebie Dominika i on z kolei zapowiadał, że on ciebie skosi low kickami i to chyba tak tym bardziej dodaje tego czegoś, że no potwierdziły się te twoje słowa i plus odwróciłeś jego taktykę przeciwko niemu. Tak, nie ukrywam, że to mnie bardzo zmotywowało, tym bardziej, że mówił, że mam papierowe uderzenia, także no teraz może sobie powiedzieć, jakie to są papierowe uderzenia. No tak jak mówiłem, to mnie bardzo zmotywowało, że powiedział, że on mnie wykosi, wyrąbie i tak stwierdziłem z trenerem, mówię, nie, no ja mu pokażę, że to ja będę mocniejsze nogi miał niż Dominik. No i się udało. Jesteś mistrzem Europy z formuły low kick i tak naprawdę to ty w zasadzie tymi low kickami dzisiaj pokazałeś, że no jesteś lepszy w tej formule. No zgadza się, ja już dwa razy też broniłem pasa zawodowego mistrza Europy WAKO.
Ja też nie wiem, dlaczego tutaj właśnie nigdzie nie jest to podkreślane, że bo to jest jedna z najlepszych federacji kickboxerskich w Europie i nigdzie to nie jest mówione, że właśnie... No jak nie, Wojtek, my mówimy zawsze. Znaczy, no wy mówicie zawsze, no ale ja tutaj akurat mówię do włodarzy Fenu, że nawet jak przeczytałem w gazetkach, no to są wymieniane inne, że tak powiem, mniej znaczące tytuły, a tego akurat no nie jest wymieniane, nie? A to jest jeden z ważniejszych, tak? No i tutaj właśnie się sprawdziło to, że to ja jestem mistrzem Europy zawodowym, a nie Dominik. Jednak no naprawdę mówię, oddaję mu pokłon, bo jest bardzo, bardzo dobrym zawodnikiem. Przypomnij, że jesteś mistrzem Europy Waku, jakby co? Tego to nie wiedział. No ja żartowałem. Mówiłeś, że Dominik jest którego zainteresowań Glory, więc może pora, że Wojtek Wierzbicki poszedł na salony, jeżeli chodzi o świat i boxing. Jak powiedziałem, jestem otwarty na wszelkie propozycje. No, teraz bym się chciał po prostu nacieszyć pasem, bo dla mnie to jest naprawdę spełnienie marzeń, zwieńczenie mojej wieloletniej, ciężkiej pracy, mojej i wielu ludzi, którzy mnie otacza, trenera, moich kibiców, rodziny, która mnie otacza, mojej narzeczonej, bo to oni wszyscy muszą znosić moje fochy, wiadomo jak to jest. No i tak, na razie po prostu chcę się nacieszyć i jak tylko dojdę do siebie, bo jednak, mówię, Dominik bardzo mocno kopał, no i muszę dojść do siebie, tak? W drodze są już dwaj nowi wierzbiccy. Słyszałem od partnerki żony narzeczonej. Kolejni mistrzowie? To bliźniaki. Bliźniaki i dwóch chłopców i mam nadzieję, że pójdą w ślady ojca i także będą mistrzami. Mówisz, że będziesz musiał odpocząć? W jakim stanie są twoje nogi? Znaczy nie ma tragedii, no chodzić chodzę, na wózku nie muszę jeździć, także tańczyć mogę, także jest wszystko w najlepszym porządku, po prostu no wiadomo, no trochę są obite, no taka branża. Jak myślisz, ile trzeba będzie pauzować od treningu, czy tak mówię? Ja nie lubię dużo pauzować, bo to, no nie wiem, po prostu czuję się niespełniony, jak nie zrobię treningu w ciągu dnia, także myślę, że tydzień czasu i wracamy na salę i pracujemy dalej. Będą tańce na afterparty? Nie, ja po walce staram się odpoczywać, nie jest skazane balowanie po takich walkach, także wracam na spokojnie z narzeczoną do domu i będziemy świętować na spokojnie w następnych dniach. Bogatynia będzie świętować? No myślę, że tak, no jednak ukłon dla moich kibiców, którzy się ode mnie nie odwracają, wiadomo po porażkach. Cały czas taka sama grupa albo nawet większa jeździ za mną i to kawałek drogi, bo jednak z Bogatyni tutaj jest 200 km. I ze 150-200 osób, no to przyjechało bez żadnego problemu, także ukłon w ich stronę i co mogę powiedzieć, dopóki będę miał taki doping i takie wsparcie, no to do tej pory będę walczył, bo to głównie dla nich robię. Wojtek, gratulacje jeszcze raz, przyjmij i co, czekamy na obronę pasa. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.